Dzień dobry moi drodzy, witam Was w drugim odcinku z naszej australijskiej przygody. Wczoraj wieczorem polecieliśmy z Sydney do Darwin. Nie wiem, czy nie powinienem mówić Darwin, bo to od nazwiska Darwina, ale z drugiej strony, jak miałbym powiedzieć, że przylecieliśmy do Darwin, to jakoś mnie tak coś ściska tutaj w żołądku, więc będę mówił jakieś Darwin albo Darwin, coś w tym stylu. W każdym razie, jesteśmy w stanie NT, czyli Northern Territory. To już jest ten stan australijski, gdzie wszystko chcecie zabić. Tutaj wszędzie pływają krokodyle, gdzieś tutaj chowają się jakieś pająki i inne czupakabry, które chcą nas zabić. I jesteśmy tak daleko na północy, że w tamtą stronę się leci 2,5 godziny na Bali, a jakbyśmy chcieli polecieć do Sydney albo do Melbourne, to musimy lecieć w tamtą stronę 4,5 godziny. A zaczynamy na takim małym punkcie widokowym, który jest upamiętnieniem wydarzeń z II wojny światowej. Bo nie wiem, czy wiedzieliście, ale gdy Japończycy zaatakowali Darwin, łącznie spadło na nie więcej bomb niż na Pearl Harbor. O, patrzcie, już pewnie chciał mnie zabić, ale się przestraszyły kamery. Podjechaliśmy sobie na chwilę do lokalnego rezerwatu, w którym mamy jezioro. Jedno z niewielu miejsc w okolicach Darwin, gdzie można sobie bezpiecznie pływać, dlatego że jest to zbiornik wodny bez dopływu do żadnych rzek, więc nie spotkamy tutaj krokodyla. Ale nie może być oczywiście tak łatwo. Są tutaj zabójcze pszczoły. I jeszcze taka ciekawostka, że w wyznaczonych dniach i godzinach można sobie organizować tutaj imprezy i spożywać alkohol. Ale nie można się bić. No i nie wiadomo kiedy, ale zleciało pół dnia. Też dosyć późno dzisiaj wyszliśmy z domu, bo odczuwalna ponad 40 stopni, co nie motywowało do tego, żeby się ruszać. Ale jesteśmy właśnie na takiej popularnej miejscówce na zachód słońca. Ale teraz jest już zdecydowanie chłodniej i można sobie posiedzieć na trawce. A wpadliśmy tutaj w ogóle w odwiedziny do Beaty i Adama. Siema, którzy się tutaj przeprowadzili. O nie, chciałem to zrobić, żeby to było tak fajnie, że podchodzę, otwieram piwo, jest super. Ale przeprowadzili się tutaj z Melbourne, więc moi drodzy, za spotkanko. Zdrówko, z tobą ahoj. Też Nathan. U. Z tobą też Nathan, dzięki za łaskę po prostu. I wasze zdrówko również. Jako, że jest sobotni wieczór, to poszliśmy na najbardziej imprezową ulicę w Darwin. Nazywa się ona Mitchell Street i wygląda właśnie tak. Jak widzieliście, ta ulica za duża nie jest, ale nie ma co się dziwić. W tym mieście mieszka zaledwie 130 tysięcy osób i podobno 240 tysięcy krokodyli. Sorry, że początek vloga jest taki chaotyczny, ale nie widzieliśmy się z Beatą i Adamem od 5 lat, więc po prostu spędzamy razem czas, gadamy i tak dalej i za dużo nie nagrywam. W każdym razie jest kolejny dzień. Jedziemy teraz na taką miejscówkę do pływania i spędzania wolnego czasu, jakąś godzinę jazdy od Darwin i właśnie podjechaliśmy do miejsca, który jest drive-thru sklepem monopolowym. To taka australijska ciekawostka. No ta, czego innego mogliśmy się spodziewać. Siema rybko. Zobaczcie, jaka ryba se tu pływa. Tak to właśnie wygląda. Tu jest sporo ludzi. Poszliśmy na sam koniec, tu gdzie jest tych ludków najmniej. To co jest zastanawiające, to to, że nie ma tutaj za bardzo miejsca, żeby się rozłożyć gdzieś z ręcznikami, tak na trawce, bo jest tu wszędzie beton po prostu. No ale takie to właśnie miejsce, żeby jakoś przeżyć te upały. Dzisiaj znowu odczuwalna ponad 40 stopni, a jeszcze nie zaczęło się tutaj robić tak naprawdę gorąco. Odczuwalna 43. Połowa nadmuchana. Adam sobie tam właśnie pompuje materac. Ja... Nagraj! Czekaj, już idę nagrać! Ogień!
To już się kameruje. Siła! Motywacja! Generalnie teraz tak nagrywam na spontanie jakieś randomowe scenki, bo przyjechaliśmy do Darwin po to, żeby coś odebrać jutro rano, więc na razie to jest po prostu takie zwykłe oczekiwanie. Hey, what's up? What do you want to say for the vlog? Darwin's fucked up, stay. There's so much stuff you can do. Go to the strippers, just drink, that's all we do. What do you guys do for fun here? Drink. There's not a lot to do. Hunting's good up here. Yeah, we ride kangaroo sometimes. Okay, that's cool. So, riding, you know, that's good sport. You got here by the kangaroo or a car or how does kangaroo, it work? Mate. Okay. Skip over cool. there. He rode his dog. I'm a bit confused. Tak więc mieliśmy opinię lokalsów odnośnie tego, co ciekawego dzieje się w Darwin, więc po prostu czekamy na jutro i będziemy się zawijali dalej. Często tu przyjeżdżacie? No co jakiś czas, może co parę tygodni w trakcie sezonu. Dobre miejsce, żeby sobie tu pochillować. To jest tutaj ogólnie sztuczny zbiornik. Po prostu wykopali dopływ od tej rzeki, woda się tutaj rozeszła, no nie? I w sumie to zrobili Amerykanie podczas wojny podobno. No dobra, ale skąd krokodyle, skoro tu jest taki uregulowany dostęp? Z krokodylami jest o tyle jest bezpiecznie właśnie w dry season, bo poziom wody w tej rzece jest niski. Ale w wet season zamykają te wszystkie baseny, bo poziom wody podnosi się tak wysoko, że jest zagrożenie, że krokodyl z tej rzeki przedostanie się do tych basenów. Teoretycznie teraz powinno być już zamknięte, ale w tym roku dosyć przedłuża się dry season, no nie, jeszcze nie zaczęło tak padać naprawdę, dlatego jest jeszcze otwarte. Czyli ostatnie chwile, żeby korzystać tak, z tych dobrodziejstw. Ostatnie podrygi, no nie. No i tam jak woda? Dziękujemy za informację. Pluskaliśmy się chyba ze 3 godziny. Tak wygląda ten większy basen. Wcześniej go nie nagrywałem, bo było tu mnóstwo rodzin z dziećmi. Ale się stąd ewakuujemy, bo 17.30, jak tylko zaszło słońce i zrobiło się tutaj trochę cienia, to zleciało się mnóstwo much i ciężko się tutaj siedzi. Tak wygląda mapka całego tego terytorium. My właśnie byliśmy tutaj w Lower Pool. Przed chwilą wam pokazałem Main Pool, a właśnie stąd przypływają krokodyle, jak jest za wysoki poziom wody. Zobaczcie, tutaj taka ciekawostka. Jesteśmy w takim spadku na drodze i w związku z tym, że podczas pory deszczowej tutaj naprawdę mocno zalewa, to macie w takich miejscach takie właśnie miarki, że jak jest zalane, to kierowca może ocenić, czy da radę bezpiecznie przejechać. Jest już wieczór, tutaj właśnie Nathan pracuje nad swoim signature ciasto pod tytułem Tres Leches. I dlaczego ściemniasz i używasz jakichś technologii stare, nowoczesnych w postaci Thermomixa? Widzisz, że ja to obsługiwam? Na tym nie znam. Jutro się dowiemy, jak wyszło. Ja pierdolę, co się dzieje, ty? To się odleci, kurwa. Ja zostanę dalej, kawałek. Nie, to za mocno, nie? To chyba... Delikatnie tłumacz. No dobra, nieważne, oni tam ogarniają te Tres Leches. Ja wam muszę opowiedzieć bardzo smutną historię. Mianowicie szedłem dzisiaj w Woolies i się przewróciłem i próbowałem złapać równowagę i sięgnąłem do półki, a na półce były Tim Tamy, 4 sztuki. Całe pół punkta Health Star Rating, więc nie jest to najzdrowsza przekąska, ale moi drodzy, chciałem wam tylko nagrać ten moment, dlatego że czekałem na to od 5 lat. To są najlepsze ciasteczka na świecie. Teraz 1/3 będzie mleka. Ale idealnie nagrywa. Autentycznie. Ale to nie ma znaczenia. To jest prawdziwe życie, stary. Tam się miksuje, tu się je. Wszystko jest git. Jestem w niebie. Widzimy się jutro. Dzień dobry moi drodzy, jest długo wyczekiwany poniedziałek, a przed nami jedzie samochód z tekstem motywacyjnym. Na klapie ziomek ma napisane Build Your Dreams. My na szczęście budować nic nie musimy, bo już ktoś zrobił to za nas, ale z pewnością go w najbliższych dniach trochę do siebie dostosujemy. Taram! To jest właśnie moi drodzy nasz camper van, którym będziemy podróżowali przez najbliższe 2,5 miesiąca
po Australii. Nathan, jak oceniasz camperwana? Pozytywnie. Testuję właśnie nasz sound system, który jest tutaj JBL Professional wsadzony w tą dziurę. Słuchajcie, jak widzicie, camper z tej samej firmy, z której braliśmy w Stanach Zjednoczonych, z tym, że w tym wypadku w trochę większej wersji, dlatego że ma tutaj osobną kuchnię. Tutaj jest łóżko numer 1 się rozkłada, tam jest łóżko numer 2, reszta dosyć standardowo, zlew, kuchenka, czyli dokładnie to, co było wcześniej. Słuchajcie, no co wam mogę powiedzieć? No jaram się, dlatego że wyjeżdżając z Australii 5 lat temu, powiedziałem chyba nawet na którymś live'ie, że wrócę jeszcze do tego kraju, ale na swoich własnych zasadach i to są właśnie te moje własne zasady. Zajebiście. Odpowiadając na wasze niezadane jeszcze pytanie, kamper na te 2,5 miesiąca kosztował 15,5 tysiąca dolarów, czyli tyle, ile macie napisane w złotówkach. Mam na myśli oczywiście dolary australijskie. Nie mamy żadnego deala z Travelers Auto Barn, dlatego ten vlog nie będzie oznaczony vlogiem sponsorowanym. Natomiast przypominam, że są kody zniżkowe na vlog Cash'a, jeżeli wynajmujecie w Stanach Zjednoczonych i również w Australii. Więc jeżeli wy będziecie wynajmowali te kampery z naszym kodem, to my dostajemy jakąś małą prowizję i być może jakaś część tego kampera się zwróci. Dlaczego Cash nie kupiliście campervana i po prostu nie sprzedaliście go przed wyjazdem? No właśnie dlatego, że wiemy dobrze, jak to jest podróżować kamperem. Jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę i doszliśmy do wniosku, że owszem, mogliśmy dorzucić kilka tysięcy dolarów i kupić jakiegoś małego campervana, ale wiązałoby się to z tym, że musielibyśmy mieć dużo mniejszą przestrzeń i spać przez 2,5 miesiąca w jednym łóżku, a wtedy byśmy się chyba po prostu już pozabijali, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Jak romantycznie. Stary. Romantycznie byłoby bardzo, ale ja dziękuję, Nathan, za ten romantyzm, więc dlatego postanowiliśmy, że to będzie najlepsza opcja. Mamy pełne ubezpieczenie, cokolwiek się dzieje z oponami, czy z silnikiem, czy cokolwiek, jest to pokryte. Każdy swoje wyrko musi mieć. Dokładnie, bo to już byłoby po prostu za dużo. Komentarze by stare wybuchły. Wyobrażasz sobie, co to by było, jakbyśmy mieli stare jedno łóżko w tym kamperze? A jak wy śpicie, chłopaki, tyłeczkami się stykacie? Najwyższy czas, żebyśmy ruszyli na zakupy. Pierwsze zamykanie fury. Trzeba sprawdzić, czy okna boczne pozamykane. Mamy takie dwa okna uchylne tutaj właśnie na górze z jednej i z drugiej strony i tutaj takie jedno małe. Kurwa, aż po prostu ciężko mi uwierzyć, że to będzie nasza chata na 2,5 miesiąca. Jakie to będą przygody, co się będzie działo, tego jeszcze nie wie nikt, ale myślę, że będzie fajnie. Ja raz w życiu jechałem samochodem z kierownicą po prawej stronie. To było jak właśnie podróżowałem po Australii przez dwa dni po Great Ocean Road. To jest wąziutko, jest bardziej jak tam w lusterku, jest wąziutko. Będzie git, mamy ubezpieczenie jak coś. No zobaczcie, ktoś tu ładnego dzwona wywalił. O, myślałem, że jakiś kangur czy coś, ale tutaj chyba ktoś zaliczył dachowanie. Fajną sprawą jest to, że tutaj mamy dostęp. Możemy sobie wyjść od razu z kabiny tam do tyłu. Jak widzicie, jest dużo więcej miejsca niż w tym naszym poprzednim. Z minusów to nie ma niestety kamery parkowania, więc będziemy musieli sobie jakoś dać radę. Pamiętaj, że czekaj. Jeździmy na odwrót. Czekaj. Prawo. Nie, lewo. Czekaj. Czyli od razu tu. Od razu tu. Od razu tu, no. Od razu tu. Tak. Ej, dobra. Jadę. Ryju, jadę. Wydaje mi się, że ciężej jest się przyzwyczaić do ruchu lewostronnego, jak się chodzi, ale jak już się jeździ, to mózg widzi, że coś jest na odwrót i niedługo załapie, że lewa to prawa. Dlaczego włączyłeś? Cicho. Mordane, nie pada deszcz. Tu kierunkowskaz jest po prawej stronie, nie po lewej. Czyli tu też jest po lewej, nie, tu jest po prawej. Tu jest po prawej, no po lewej to... No. Zapowiada się niesamowita przygoda. Tylko 5 minut. Damy radę. Nie 5 minut, tylko wstęp nie liczyliśmy ile? 16 tysięcy kilometrów? Step by step. Powiem ci, że już jestem taki zajarany, jak słyszę, jak na każdym wyboju te wszystkie sztućce i naczynia tak, latają z tyłu. Latają, tak. Już mózg pamięta, że to się zawsze wiąże z fajną przygodą. Czekaj, to tutaj prawy pas to lewy. To jak chcesz jechać wolniej, to lewym. Tak? Tak. Dobra. Uprzedzam. Znaczy zmieniam pas. Uwaga. Careful. No i tutaj macie cenę benzyny, 199,9 centa za litr, 2 dolary,
czyli tyle co tutaj na dole. Dosyć śmieszna sprawa w tym samochodzie, dlatego że cały silnik jest tutaj pod nami, więc trochę trzęsie jak jedziemy, no ale trzeba było go gdzieś upchnąć. Cię zamyka. Wbijamy właśnie na zakupy do Bunnings, czyli takie amerykańskie Home Depot. Ludzie już się przygotowują na sezon cyklonowy. Gdzie powykupowali wentylatory na USB, ale ostały się jeszcze dwa, jeden rozpakowany. Takie to właśnie na USB-ka oscylujące podobno, więc wydaje się, że będzie spoko, bo zapowiada się na to, że najbliższe tygodnie będą naprawdę gorące. $25 sztuka. Myślę, że nikogo z Was nie zdziwi to, że jesteśmy kompletnie niezaplanowani, dlatego właśnie rozkminiamy, jak brać prysznicę i rozważamy właśnie taki prysznic, który się podłącza do prądu. Tu jest taka mała pompka i to pompuje. Minusem tego rozwiązania jest to, że taki baniak nam zajmuje dużo miejsca. Alternatywą jest taki właśnie solar shower, który trzeba gdzieś dosyć wysoko zawiesić, żeby człowiek był w stanie wziąć prysznic, on tak musi na 3 metrach pewnie wisieć. Alternatywnie jeszcze jest taka opcja, czyli taka pompka, którą się pompuje ciśnienie i później się właśnie bierze prysznic tutaj. Tu mamy ekstra 20-litrowy pojemnik, który i tak potrzebujemy wodę. A skąd będziesz nabierał wodę na to, jak mamy tylko 50 litrów i będziemy 3 dni na pustyni? A tutaj ekstra mamy 20 litrów już, więc i tak to nam się przyda. Zgadzam się. Zadowolony? Nie, no tak na logikę, nie? Nie, masz rację, no, tak. Bo myślę, że tak. 50 litrów mamy do zmywania, a tu już mamy właśnie 20 litrów na mycie się, co wydaje mi się, że 2 dni przeżyjemy na takim showerku. Tak więc jak widzicie, wszystko jest naprawdę na gorąco. I tak naprawdę to nie wiemy jeszcze, gdzie jutro jedziemy, ale to sobie zostawimy na wieczór. Z YouTube'ów wiem, że alternatywą vanliferską prysznicową są również takie zbiorniki, ale jakoś nie do końca do mnie przemawia mycie się w takiej mgiełce. Jeszcze nie wiem do czego, ale to też się na pewno przyda. No i to się przyda do zamontowania tego zbiornika na wodę i chyba tyle. Całość wyszła $180. Pytam się pani przy kasie, jakie są zasady zwrotu towaru, gdybyśmy jednak czegoś nie potrzebowali, i odpowiedź była taka: no worries, mate, no worries, czyli ile? Ona tak mówi: whatever you want, it can be a year. Więc mają tutaj takie dosyć luźne podejście do tego, dopóki mam rachunek, mogę to zwrócić, według tej pani. A jeżeli chodzi o rachunki, to prawie zawsze jak coś kupujecie w Australii w większym sklepie, to pytają się o numer telefonu. Jeżeli podacie ten numer telefonu, to dostajecie rachunek SMS-em i w ten sposób go nigdy nie zgubicie. Wsiadamy, jedziemy dalej. No i tak sobie tutaj właśnie żyją ludzie w tych tropikach. Chaty wyglądają trochę na takie zupgrade'owane kambodżańskie, bo też na nogach, żeby był pewnie lepszy przewiew powietrza na dole. Zdecydowanym plusem jest to, że nigdy nie będziemy go szukali na parkingu, bo tak dużych samochodów to tutaj za bardzo nie ma. Idziemy teraz coś zjeść, a później do Kmartu, czyli takiego AliExpress, ale stacjonarnego. Nie ma to jak śniadanie o godzinie 15. Jest i Kmart! A przyjechaliśmy tutaj między innymi po to, że Ogień, Siła, Motywacja będzie trenował ten team właśnie, więc musimy kupić jakieś akcesoria do treningów. Mamy takie gumy, teraz bierzemy to, a TRX-y wzięliśmy z Polski. To naprawdę jest AliExpress. Takie duże dmuchane materace po $8, koce piknikowe po $9, naprawdę przyjemne ceny. Grzejniki po $19. W sumie teraz jak o tym myślę, to jest taki Walmart, tylko że pod inną nazwą. Przecież dokładnie takie same rzeczy można było dorwać w Walmarcie. 6 ręczników z mikrofibry za $5. Naprawdę przyjemne te ceny. Kurde. Takie butelki 6,50 też się przyda. No trochę nam się tego uzbierało. $103 za wszystko, więc całkiem spoko. Wracamy właśnie do naszego nowego domu z zakupami. Jeżeli chodzi o centra handlowe w Australii, to ciekawostka jest taka, że większość z nich, a przynajmniej te, które ja widziałem, bo w jednym nawet pracowałem w Melbourne, właśnie zamykają się w tygodniu około 5-6, oprócz piątków, bo wtedy pracowało się do 9. Czyli w wielu miejscach w tygodniu po pracy na zakupy do centrum handlowego sobie nie skoczycie. O, a tutaj trafiliśmy na jakąś bójkę. Ochrona przyszła, rozgarnia towarzystwo. Wycofujemy to, co mówiliśmy wcześniej, jednak jest kamera cofania. No, na przykład ja mogę wiedzieć, kurde, o tym, no. To jest jednokierunkowa i zablokowaliśmy całą ulicę, a najlepsze jest to, że nikt nawet nie zatrąbił. No worries, mate. No worries. Calutka ulica zablokowana, zero trąbienia.
Na dzisiaj zdecydowanie będziemy mieli taki dzień ogarniania. Musimy ustalić, gdzie co pójdzie do tych półek, ewentualnie czego nam jeszcze brakuje. I najwyżej jeszcze jutro będziemy coś dokupowali, póki jesteśmy w cywilizacji. Wiecie, może jakieś pudełeczka, żeby tutaj trzymać rzeczy czy coś. Jeżeli chodzi o miejsce w tym vanie, to jest go dużo mniej niż w tym amerykańskim, mam wrażenie. Tutaj jest tylko jeszcze taki mały schowek, więc przy 1,90 m dosyć ciężko jest mi się tutaj ulokować, ale spoko, damy jakoś radę. No i szkoda, że ta przestrzeń nie jest w żaden sposób wykorzystana, bo w Stanach mieliśmy tak, że jak się składało ten fotel środkowy, to było miejsce na kubki i na jakieś inne duperele. Tutaj tego niestety nie ma. No ale to też nie jest ten sam samochód, co mieliśmy w USA, więc nie ma co oczekiwać, żeby było identycznie. No nawet nie mam za bardzo miejsca, żeby tą kamerę gdzieś tak od siebie oddalić. W każdym razie co chwilę zerkam tam do tyłu i widzę, że tu jest dużo więcej miejsca niż w tym, co mieliśmy poprzednio. A, no i oczywiście jakby komuś było za mało miejsca z przodu, no to zawsze sobie może usiąść tutaj z tyłu. Wbiliśmy na chatę do Adama i do Beaty w kamperze, pewnie podłubiemy trochę później, bo na razie jest po prostu za gorąco, żeby tam siedzieć, a jak już zajdzie słońce, to będzie chłodniej. Wow, logiczne. W każdym razie dzisiaj jeszcze u nich nocujemy i jak dobrze pójdzie, to wyjedziemy jutro, ale to nie jest takie pewne, dlatego że niestety jesteśmy na samym końcu Australii i zamówiliśmy tydzień temu paczkę, która miała dotrzeć od 3 do 5 dni roboczych i nadal jej nie ma. A musimy na nią poczekać, bo to jest taki ten duży power station, którego potrzebujemy, jeżeli chcemy edytować i ładować sprzęty w kamperze, bo inaczej po prostu nie wystarczy prądu na te wszystkie drony, laptopy, aparaty i tak dalej. Więc mam nadzieję, że jutro dojdzie, bo jak nie, to będziemy musieli kombinować. A jeżeli chodzi o kombinowanie, no to sytuacja wygląda tak, że nadal nie do końca wiemy, gdzie jutro jedziemy, bo mamy tak naprawdę dwie opcje. Opcja numer jeden jest taka, że ruszamy z Darwin i tutaj się gdzieś pokręcimy w okolicy po parkach narodowych i później pojedziemy sobie tą drogą tutaj aż do Alice Springs i później się tutaj pokręcimy, bo tu jest Uluru i inne takie popularne miejscówki. No i później wrócimy tą ścieżką tutaj w górę, no i pojedziemy sobie tędy do Cairns i będziemy sobie jechali w dół wschodniego wybrzeża aż do Melbourne, tutaj te okolice. No i później jedziemy na Tasmanię i to jest właśnie opcja numer jeden. Jest jeszcze opcja numer dwa, która zakłada, że ruszamy z Darwin, kręcimy się tutaj w okolicy, jedziemy sobie od razu do Cairns, jedziemy sobie później w dół wybrzeżem, Melbourne i tutaj Adelaida i stąd atakujemy Alice Springs i tutaj się kręcimy i później wracamy i lecimy do Tasmanii. Z tym, że musimy brać pod uwagę, że zaczyna się tutaj sezon cyklonowy i podobno jechanie do Alice Springs w okolicach stycznia nie jest najlepszym pomysłem, bo tam jest kompletne piekło. No i właśnie próbujemy ustalić, gdzie są fajniejsze rzeczy do zobaczenia, czy z Adelaide do Alice Springs, czy z Darwin do Alice Springs, więc tego jeszcze nie wiemy. Będziemy o tym myśleli dzisiaj wieczorem i po prostu jak już się dowiemy, to jutro wam powiemy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze rozkminy. Widzimy się pewnie wieczorkiem. Jest i Nathanowe Tres Leches. No powiem ci stary, nigdy nie kupiłem lepszego Tres Leches niż ty robisz. Nawet w Ameryce Południowej. Gdzie przepis? Nie powiem. No dawaj przepis, no. Tu macie miniaturkę. Tu. Tu. Jest to ostatni dzień, kiedy jemy niezdrowe jedzenie, dlatego też na obiad wpada dzisiaj pizza. Moja ukochana, czyli Domino's. I dla stałych i starych widzów, niestety w Domino's już nie ma tych słynnych pizz po 5 dolarów, dzięki którym przeżyłem w Australii 5 lat temu. Ta kosztowała 11. Miśki, powiedzcie mi proszę, bo nie widzieliśmy się 5 lat. I 5 lat temu ty pracowałaś w marketingu w Melbourne, a ty czekałeś na nostryfikację dyplomu i pracowałeś jako barman. Tak. I co się z wami przez te 5 lat wydarzyło? I co wam strzeliło do głowy, żeby się przenieść do miejsca, gdzie jest więcej krokodyli niż ludzi i gdzie wchodzisz do sklepu dzisiaj, a tam wielki baner przygotujcie się na cyklony i śmierć. Przygoda, tropiki, inny lifestyle, możliwości rozwoju zawodowego, zupełnie inny styl życia. Wprawdzie są krokodyle, ale to nie jest problem, żeby się kąpać, bo większość osób ma basen przy domu. Albo są takie publiczne baseny, albo jest zbudowana laguna tutaj w Darwin. Byliśmy właśnie wczoraj, tak. Tam tylko krokodyle są kilka miesięcy w roku, a tak to ich nie ma. Jest odgrodzone, więc nie ma z tym akurat problemu. I czym się teraz zajmujesz? Ja nadal pracuję w marketingu, teraz akurat pracuję na uniwersytecie. Zostałam w tej samej branży, ale pojawiły mi się inne możliwości, więc skorzystałam z tego. A pan, panie Adamie, chyba w końcu inżynier. Tak, już od
No, prawie 3 lat pracuję jako inżynier tutaj w lokalnej firmie. Projektuję różne instalacje w budynkach, głównie przeciwpożarowe. Na pewno jest to praca, która bardziej mi się bardziej podoba niż praca na barze. Na barze było, wiadomo, do pewnego czasu było spoko, fajnie, ale jednak to jest fizyczna praca, ciężkie godziny. Jest to trochę obciążające dla organizmu. A tutaj jednak fajnie można, fajnie się rozwijać, tak jak Beata mówiła. Są duże możliwości przez to, że jest mniejsza tutaj społeczność, każdy się zna, no nie? Czyli dla osób, które są naprawdę chętne, żeby się rozwijać, można naprawdę szybko się tutaj wybić i wspinać dosyć szybko po tych szczeblach. No i chciałem wam pogratulować w ogóle, bo po pierwsze już jesteście australijskimi rezydentami od niedawna. Tak, dostaliśmy pobyt stały w tym roku, kilka miesięcy temu, także musieliśmy przejść taką ścieżkę wizową, może nieoczekiwaną. Adam studiował też inżynierię na uniwersytecie tutaj w Darwin i to umożliwiło mu zdobycie pobytu stałego i ja też jako partner mogłam podpiąć się pod tą wizę. Natomiast my przyjechaliśmy do Australii bez jakichkolwiek oczekiwań, bo przyjechaliśmy też po przygodę. Przyjechaliśmy na wizie Working Holiday. I później byliśmy na wizie sponsorowanej przez mojego pracodawcę właśnie w Melbourne, gdzie pracowałam w agencji marketingowej, ale też pozmieniało się prawo, bo tak to wygląda z wizami, że czasami są możliwości, czasami ich nie ma. A co was denerwowało w Melbs, że postanowiliście się wyprowadzić? Bo mieszkaliście w fajnym miejscu, byliśmy sąsiadami tam w tym, w South Banku, fajne nowe budownictwo i tak dalej, a jednak... Nie, pogoda, przede wszystkim tak, pogoda, bo... chciałam to powiedzieć. Cztery pory roku, no nie? Zero cyklonów. Tak. No i tutaj zimno, jest stabilnie, wiesz, tu jest gorąco, jak jest gorąco, to jest gorąco, natomiast tam cały czas zmieniała się pogoda, było wiecznie. My mieliśmy trochę inne wyobrażenie, wydawało nam się przed przyjazdem do Australii, że wszędzie są tropiki, a jednak tak nie jest i tak bardzo jak zmarzliśmy w Melbourne, to chyba tego nie przeżyliśmy. Jak ja się cieszę, że to powiedziałaś, bo ja nigdy tak nie zmarzłem jak w Australii, w Byron Bay. Ludzie tego nie rozumieją, że na przykład na dworze jest 10 stopni, a ty nie masz w domu ogrzewania, no nie? Plus nie masz żadnej izolacji w ścianach. Okna masz też czasami nieszczelne, bo nawet jeśli, no nie? No to... Z twojej perspektywy, jako inżyniera, jak to jest, że to jest taki rozwinięty kraj, a tutaj jednak no naprawdę 10 stopni na dworze, 10 stopni w mieszkaniu, jak nie, w Maroku? No, oni po prostu jako kraj pod tym względem, powiedzmy, jak się buduje, jakie są jakości tych budynków, no to to stanowczo odstaje od Europy po prostu. Europa jest takim wzorem, no nie, i oni dążą do tego, no nie, to się zmienia, ale no to... Bardzo powoli. Może też to jest też ten styl życia, gdzie jest no worries, tak? Gdzie nie martwisz się, jakoś to będzie i zakładasz czasami, jak pracowałam właśnie w Melbourne i mieliśmy jakieś spotkania online i ludzie pracowali z domu, to no, siedzieli w kurtkach i w czapkach. Czyli tak bardzo lubicie te upały, że nawet nie przeszkadza wam to, że na paczkę z Amazona trzeba czekać 2 tygodnie. A czasem i nawet 3. No nie, mnie nie straszy, bo ja naprawdę chciałbym, żeby ta paczka jutro dotarła. To jest też kwestia przyzwyczajenia. Jeśli chcesz coś zamówić, jeśli zamawiasz, nie wiem, prezenty świąteczne, no to myślisz już dużo wcześniej. Tak, nie w marcu. Tak, nie na ostatnią chwilę. Może też ten konsumpcjonizm jest mniejszy i wspieranie lokalnych biznesów, lokalnych twórców, jakichś lokalnych rzemieślników, tak jest łatwiej. Nie zamawia się już online, tylko się właśnie chodzi gdzieś do lokalnych sklepów. No na przykładzie tej pizzy, którą przed chwilą jedliśmy, minimalna stanowa w NT $23, pizza kosztowała 11. Minimalna krajowa w Polsce $23, ta pizza by kosztowała około 35, pewnie 40 zł, tak obstawiam. Bo na początku pracowałeś jako barman, czyli nie były to jakieś... ogromne sumy za godzinę. Podejrzewam, że byliśmy w pewnym momencie na podobnym poziomie, jak ja tutaj zaczynałem i da się przy takiej podstawowej roboty żyć na takim w miarę przyzwoitym poziomie? Tak, da radę. No nie kupisz za to sobie, wiesz, łodzi, jachtu i może jakiejś willi z basenem, ale da radę przeżyć, no nie? Nie od pierwszego do pierwszego, da radę na tyle, żebyś zapłacił sobie za czynsz, żebyś od czasu do czasu chodził sobie do lokalu, gdzieś jeść na mieście, a powinno ci naprawdę wystarczyć, no nie? Czyli nie zmieniło się tutaj tak bardzo, bo ja właśnie pamiętałem, że postrzegałem Australię tak, jako kraj, gdzie stosunek zarobków do wydatków jest naprawdę przyzwoity, o ile już się ma to pełnoetatową pracę, bo to nie zawsze jest takie oczywiste w zależności od wizy. Ale nawet jak nie masz pobytu stałego, ale masz jakąś, powiedzmy, inną wizę, która uprawnia cię do pracy, to też te zarobki są w porządku. Mhm.
Także no, ja... No skąd się wzięło to no worries, no nie? To nie wzięło się tylko, bo ktoś tak wymyślił, no to właśnie to jest całokształt tego, jak to się żyje, czyli naprawdę jeżeli jesteś chętny do pracy, to znajdziesz tą pracę i wtedy to naprawdę nie jest tak, że od pierwszego do pierwszego. Oczywiście są wyjątki, są osoby, które wszystko wydają, ile nie zarobią, tyle wydadzą, no nie, ale to już jest inna. Nie ma tu walki sprawa o przeżycie takiej, co nie? Z jednej strony jest to no worries, ale z drugiej strony ludzie też tak bardzo nie opowiadają o swoim życiu prywatnym, tak? Czyli nie ma tego wylewania żali. Ja też bardzo długo już nie mieszkam w Polsce, więc też nie mogę się wypowiadać z tej perspektywy, jak jest teraz, ale wcześniej miałam też takie wrażenie, że gdzieś wśród moich znajomych było dużo takiego narzekania. Nie wiem, jak albo jest szczerości teraz. Może. Ja to też trochę patrzę na to z perspektywy szczerości, że czasami właśnie w niektórych krajach takich anglosaskich to jest chyba tak, że pali mi się w chacie, ale będę mówił, że jest okej. Okay, no, no. To jest zawsze takie płytkie, no, takie no, wiesz, takie przywitanie do Hawaju i tak dalej. No inna kultura. 5-6 lat temu przyjechaliście tutaj bez oczekiwań, nie wiedzieliście ile tu zostaniecie i tak dalej, a teraz wyobrażacie sobie życie poza Australią, czy raczej już widzicie swoją przyszłość tutaj? No nie wiem, czy moja mama będzie to oglądać, no właśnie, w zależności co trzeba powiedzieć. Nie, żartuję, nie, szczerze. W Polsce dawno już nie mieszkaliśmy i o ile wiadomo mamy całą rodzinę praktycznie w Polsce i tęsknimy, ale raczej no, nie widzimy, żebyśmy wracali. Podoba no, nam się. Tutaj jest też kwestia może takiego przyzwyczajenia, że znajdujesz jakieś swoje miejsce i widzisz, że ci się tutaj podoba. Jeśli masz na przykład pracę, jeśli masz fajnych znajomych, jeśli odpowiada ci twój styl życia, no to jakby nie ciągnie cię, żeby gdzieś indziej się wybierać. I Australia jest dla nas takim krajem. Ja myślę, że jeśli ktoś gdzieś od wielu lat marzy mu się Australia i myśli o przyjechaniu tutaj, to warto spełnić to marzenie, bo dopóki nie przyjedziesz, to nie przekonasz się, czy to jest miejsce dla ciebie. Tak naprawdę nie musisz tutaj mieszkać, żyć i zostawać na całe życie. Ale można warto, na rok, tak jak tak, ja. Na przykład, no, można przyjechać, można zobaczyć i wystarczy. Nie wiem, czy wy macie jakieś takie doświadczenie, ale ja ostatnio słyszałem, że po COVID-zie się trochę zmieniło w tym kontekście, że Australijczycy uświadomili sobie, jak bardzo są zależni od backpackersów, którzy tutaj przyjeżdżają do roboty. Bo nawet dzisiaj czytałem komentarz, że no Cash, jak byłeś w tym 2018 roku, to faktycznie to był najcięższy, jeden z cięższych okresów, jeżeli chodzi o ludzi na tych wizach, na których ja byłem. Czy z waszego doświadczenia też tak jest? Czy widzicie więcej tych ludzi pracujących w... nie wiem, customer service, bo podobno jak był COVID i wywalili ich wszystkich, to nagle się okazało, że kawiarnie były pozamykane, bo nie było komu pracować. Rzeczywiście tak było, że bardzo dużo lokali opustoszało, tak? No to COVID to jedna sprawa, natomiast później jak już się zaczęły lokale otwierać, a Australia była nadal zamknięta, to nadal brakowało pracowników. I później jak się Australia w końcu otworzyła, był taki napływ backpackersów. Także zachęcali, przyjeżdżajcie, tak, albo... prosimy, bo nie ma kto nam kawę robić. Tak, no to napędza całą gospodarkę, no to wiesz, jest dużo takich prac, których powiedzmy Australijczyk nie będzie chciał wykonywać, na przykład tak jak my też byśmy może nie chcieli wykonywać jakiejś pracy, nie wiem, zbierania mango czy czegoś w takiej temperaturze, no nie, ale no są ludzie skłonni podjąć się takiej pracy, no i są backpackersi, dużo Polaków w Europie tak na tej zasadzie działa i mieszka, tak samo też tutaj ludzie robią, nic nowego, no nie. To nie, ja myślę, że w Australii to jest zupełnie inny poziom tego wszystkiego, że to jednak kurde, co drugi człowiek, którego ja spotykam w usługach, to jest po prostu jakiś backpacker. Nawet są takie specjalne delegacje, nawet tutaj z obszaru terytorium północnego jest coś takiego, nazywa się to Global Work Attraction Campaign. Wyjeżdża delegacja i promują ten region dla specjalistów, czyli nie tylko backpackersi, ale również specjaliści, bo naprawdę potrzebni są czy inżynierowie, czy marketingowcy również, bardzo dużo innych zawodów, czyli generalnie podsumowując, jeśli chodzi o Australię, czy tutaj lokalny obszar, to jest tak, że jest praca, natomiast trzeba się wstrzelić w to zapotrzebowanie na danym terenie. Czyli niekoniecznie trzeba przyjeżdżać jako backpacker z kawą, ale można już zacząć od poziomu specjalisty. Tak, nie jest parę osób w firmie, które zostały bezpośrednio ściągnięte z zagranicy, czy z Iranu, czy z UK.
bezpośrednio, ale no miały już te 5-10 lat doświadczenia w zawodzie. No brakowało im znajomości tutaj lokalnych, budowlanych przepisów, ale tą ogólną wiedzę już posiadały. Są różne ścieżki, no nie? Są naprawdę. I jak się ten program nazywa? To jest jakiś jeden program, że moglibyśmy podlinkować ludziom, czy po prostu, żeby sobie poszukali? Territory Australia to jest taka strona internetowa, gdzie można zobaczyć więcej informacji tutaj konkretnie o terytorium. Okay. No to zostawmy linka po prostu pod vlogiem. Tak. Jakie najstraszniejsze, najbardziej niebezpieczne zwierzę widzieliście przez te kilka lat? Nie wiem, jakiś boa dusiciel w domu, coś, ten. Nic? Ja chyba nie, nic nie widziałem. Widziałem tylko może z dwa większe pająki w Melbourne, gdzie mieliśmy ogród jeszcze w jednym wszystko mieszkaniu. Naprawdę, nic. Co to był? Jakiś taki większy wąż w akademiku raz, ale to w budynku obok, to na żywo to nie też liczy. Nie widziałem. Czy to się nie no to liczy. Zrujnowaliście właśnie wyobrażenia połowy ludzi na świecie, trochę Australii. Tak. Myślę, no, że to tak. Takie stereotypy, no. Jest, wielu moich też znajomych pyta, no a nie boicie się tych pająków, nie boicie się tych krokodyli, czy węży, czy wszystkiego innego, co może was zjeść. No nie boimy się, bo no, jakoś nie spotkaliśmy. No, jest... Tak jak mówię, jeśli jedziesz do buszu i rzeczywiście szukasz, to spotkasz. Ja nie wiem, no my w Byron Bay hodowaliśmy huntsmana, żeby nam zjadał karaluchy, więc... To był taki dobry fajny. Tak. Są też dobre, naprawdę. To ja mam takie doświadczenia z australijskimi zwierzakami. No. W pamięci ludziom to zostaje właśnie, jak się widzi pierwszy raz większą grupę kangurów dzikich, nie gdzieś to jest w zoo. Super, to jest naprawdę bardzo super. No zobaczycie, będziecie obierzeć przecież całe dookoła, to na pewno zobaczycie sporo. O ile przeżyjemy. Dziękuję wam ślicznie, moi drodzy. Dzięki. Bardzo się cieszę, że dobrze się u was wiedzie i kurde, nie wiadomo kiedy się zobaczymy, no następnym razem. Mówiłeś, minimum. Minimum za 5 lat, żebyśmy się za często nie widywali. No. Chyba, że nie przyjdzie jutro kurier, to wtedy będziemy u was mieszkali do upadłego. No. Był ambitny plan, żeby pójść wieczorem do kampera, poukładać sobie wszystko, ogarnąć czego potrzebujemy, ale szczerze wam powiem, że najedliśmy się tej pizzy, siedzimy, gadamy, jest już chyba godzina 23 i po prostu nam się nie chce, więc będziemy to wszystko robili jutro. No ale nie ma tego złego, mamy naprawdę dużo czasu i naprawdę przez najbliższe tygodnie, a nawet miesiące zdążymy się wszyscy, czyli my i wy, na tego kampera i jego wnętrze napatrzeć. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to jutro około południa ruszamy, niezależnie od tego, czy będzie ten power station, czy nie. Jak nie będzie, to po prostu zrobimy jakąś pętelkę i sobie tutaj wrócimy za kilka dni. Ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że kolejny vlog to będzie pierwszy vlog kamperwanowej podróży po Australii. To było na tyle, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.